odcinku z The Sims 2 Rodzina Biedak. Witam was po kolejnych zmianach w naszej rodzince. Jak możecie zauważyć na pierwszy rzut oka, troszkę nam się rodzina powiększyła. Mamy już w ogóle maksymalną ilość simów, aż musiałam oddać Sonię Błażejowi, żeby mi się pomieścili wszyscy. No ale Błażej przyjął pieska do siebie i jest wszystko dobrze. A z nami, moi drodzy, jest Elita Myers, czyli córeczka Cyryla, który sobie tutaj leży. Tak. Cyryl i Maja, jego dziewczyna, wprowadzili się do nas. Ona teraz akurat jest w pracy. Wprowadzili się do nas na jakiś czas. Nie wiem na jak długi czas, ale Balbina już się postara, żeby to był odpowiedni czas. Tak. Ponieważ Cyryl i Maja mieli drobne problemy finansowe. No i w ogóle takie tam. Wiecie, oni dopiero zaczynają, w ogóle nie planowali być razem w jakimś związku stałym i tak dalej. Tylko no, dziecko ich połączyło właściwie. Jak pamiętacie, to w ogóle nie wiem, czy wy pamiętacie. Ja tego chyba nie nagrywałam. To jest na moim blogu. Tak, historia Cyryla i Mai jest na moim blogu w formie fotostory, że tak powiem. Dlatego jeśli jesteście ciekawi, o co tam właściwie chodziło, to możecie sobie zajrzeć i będziecie wiedzieć też, dlaczego Cyryl nie jest już z Bronką, a dlaczego jest z Mają. Ale chyba w skrócie mówiłam właśnie, że Cyryl został tatusiem z przypadku, no ale cóż, trzeba wziąć odpowiedzialność za swoje czyny. No i poprosili właśnie Balbinę o małą pomoc, no bo wiecie, to w końcu matka, wiadomo, że zawsze im pomoże we wszystkim. No i dlatego mamy tutaj taki mały stryszek, że tak powiem, urządzony, pokoik i taka mała ziemeczka, tak żeby mieli coś, żeby się pomieścili. No i tak, tak poza tym to nic nie zmieniło. Tutaj Sławek idzie do kuchni tam coś sprzątnąć. Jest bardzo wcześnie, oni tak powstawali, już nic na to nie poradzę. Dlatego już ich nie zmuszamy do tego spania, tutaj dziewczyny sobie śpią. Karolinka i Kornelia. Aha, no, zmieniły się fryzury nam, tak, fryzury się zmieniły i chyba ciuszki. Tak, tylko to się zmieniło. Stwierdziłam, że dam Balbinie taką bardziej klasyczną fryzurę już. Bo ona już jest w takim wieku, że najwyższy czas, żeby wyglądała na swój wiek, tak? Tyle dzieci i w ogóle. Więc niech już tak sobie wygląda. Tak, tutaj widzicie, jest ten eliksir, ale już nikt go pić raczej nie będzie, powiem wam. Ponieważ Balbina i Sławek... Oj, tak, lampa, nie lampa. Tylko to... Ponieważ Balbina i Sławek już swoje przeżyli i najwyższy czas, żeby się postarzeli. Więc tak, o, dziewczyny wstają. No więc już nie będę ich odmawiać. Oj, ty nie odbywasz lekcji, ale ty masz swoją zabawę. Macie jakieś obrazki? Tak, bo niedawno odkryłam, że obrazki podnoszą zabawę. Więc popatrz sobie troszkę na ten obrazek ze 3 razy. A ty możesz popatrzeć sobie jeden raz i wziąć prysznic. Balbina tak nie stuje ten kołek, tylko zejdź do kuchni na dół, tak. Czy nasz drogi Cyryl ma dzisiaj do pracy? Nie, dzisiaj ma wolne, no tak. W ogóle ono wszystko wymaksowane. Spoko. Nie wiem, czy ja mówiłam, Boże, bo ja też nagrywam drugi raz ten początek, bo za pierwszym razem nie włączyło mi się nagrywanie. Dlatego teraz nie wiem, co już mówiłam. Dlaczego nie? W każdym razie najwyżej się powtórzę, że jak widzicie, Cyryl tutaj nie ukończył studiów swoich. On je rzucił jakoś po śmierci Anieli, tak? On je wtedy rzucił. To był taki przełomowy moment w jego życiu również. Jego siostrzyczka kochana zginęła i... No i on też stwierdził, że studia to nie są dla niego, po prostu on chce być wolnym człowiekiem. On będzie się rozwijał muzycznie i tyle. Papuga głodna. Przepraszam. Papuga głodna, przepraszam. Już idę cię nakarmić, biedna. Proszę. Nie zdychaj. O, wy już nie zdążycie, dziewczyny, odrobić lekcji. Nie, zostawiam, niech ona je. Dla mnie klatkę. Aha, Balbinie się chce na wsi, bo ona ten... jest przeziębiona chyba. Czy coś takiego. A tutaj już możemy iść i jeść. Sławek sobie zżarł. Zadowolony z życia. Chodź, Cyryl, na śniadanie. Ty bierzesz prysznic, a ty jesteś zadowolona z życia i nie uważasz, że powinnaś odrobić lekcję, tylko uważasz, że powinnaś się bawić statkiem. Mały dosypia sobie, Lolitka też w porządku, więc okej.
Znowu nie skończyłam mówić o Cyrylu. Dobra, dziadek idzie do dziecka. A tutaj miski puste znowu. Halo. Kornelia. Zajmij się zwierokami. Ucz się odpowiedzialności. No, ale się domina, co miałam powiedzieć o tym Cyrylu. Naprawdę, jak się ma tylu singów, to jest ciężko już, wybaczcie. Ojej, już dajemy jeść. Tak. Już dajemy jeść pieskom. I trzeba je wykąpać. Tak, ja włączę starzenie się, bo nie jestem pewna, czy było włączone. Okej, ty idziesz do szkoły, super. A ty też idziesz do szkoły, dobrze. Nie zrobiłeś lekcji, no ale trudno. Ja chyba tam... Prysznic ile postawiłam, co? A nie. Tu nie wiem, czemu ona się nie wykąpała. Szłapuś, szłapuś, kochany. Cieszę się, że wziąłeś swoją gnusię. Możesz się tym pobawić i ją objąć. Mam nadzieję, że się nie ożywa. Idź do synka. Tu jest synek. Pokaż się, Kajduś. Wypuścimy ciebie. Tutaj jest jamal spożywany. No, najbardziej na wiecie, ma też Cyryla pod ręką, to może tutaj wiecie, trochę pomóc mu ogarnąć swoje życie. Myślę, że mu przemówi trochę do rozumu. Wiecie, ona też chce, żeby... To jest jej trzeci syn, który już... I trzeci i jedyny syn, który jeszcze się nie odatkował, nie? Dlatego ona bardzo by chciała, żeby Cyryl w końcu wziął ślub, wiecie, oświadczył się Mai, żeby tak nie żył sobie na kocią łapę. Wiecie, ona już się starzeje, chciałaby zostawić swoją rodzinę w takim względnym ładzie. Cyryl ma katar, no wszyscy mam katar, bo się chyba pozarażali od siebie. Weź to odłóż i odbierz ten telefon. Cyryl idzie do córki. Myślę, że będzie fajnie, że oni tutaj z nami sobie mieszkają. O, wszyscy po prostu uwielbiają Lolitkę. Dziaduś po prostu, jak widzicie, nie może się ogarnąć. Ciągle tylko do niej podchodzi. Kajtuś, zrób siuśku. A potem cię wykąpimy. A ten znowu głodny, serio? No, ja myślę, że sobie Balbinka chętnie zorganizuje ślub Cyrylowi. O, już się zepsuło, to posprzątam. Nie zdążyłeś. Chyba mamy pokojówkę, ale niech posprząta Balbina. Albo nie, niech ona idzie do kibla, bo zaraz mi tutaj się zleje. Słodziuchny, takie jesteś, takie słodkie. O, moja wraca z pracy. Ona bardzo wcześnie pojechała do pracy, więc... obejmij ją. Gdzie tam moja... Barbara. Tak, Barbara. Nie mamy nic więcej, nie mamy. Ty coś potrzebujesz do tej pracy? Nic. On jest na pierwszym poziomie kariery, no tak. Wiecie. Urlop macierzyński, te sprawy. Tak, co ty byś mogła Maju porobić? Pokaż mi w ogóle twoje relacje. Tutaj są ok. Kto to jest? Jakiś Mariusz. Jakaś Olga. Czy ty Balbinę w ogóle znasz? Znasz, ale nie masz żadnych relacji z Balbiną. Przyjaźnisz się z Anią. Dobra, to zaraz będziemy się zaprzyjaźniać z twoją przyszłą teściową. Tak, podejdź tu. Cyrylku, nakarmiłeś małą, to weź ją odłóż do końca. Taki, no będzie tutaj mały hałas teraz, bo jak ja ich wszystkich ogarnę, to wiecie, co ty tutaj masz, chłopie? O, masz jakieś rybki. I komputer, dobra. Nic ciekawego w sumie. Odłóż te ryby do lodówki. Jak skończysz, a potem możesz... Nie wiem, oglądaj, pokaż, ty nic nie potrzebujesz do roboty, bo jesteś maksymalnie, to oglądaj sobie telewizję. Obijaj się. Ty sobie jeszcze coś zjedz. Dobra, a reszta jest... Trzeba jeszcze dziecku dać jeść. I wykąpać. No dobra. No to jeszcze wykąpiemy Kajetana. I jeszcze mu damy amciać. Tak, to zrobimy. Tak, a Balbina tutaj... Zrobi siku. Przede wszystkim. Idziesz Maja? 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 Ta
Też idzie tu troszkę siku, ale... Boże. Chodź tutaj, weź się tutaj, Balbina, rozkręć. Co to ma być? Halo? No tak to daleko nie zajdziemy. Dawaj tutaj gesty. Wiecie, Balbina tutaj musi swoje zrobić, nie? Ona tutaj zaraz pomoże Cyrilowi w życiu osobistym i rodzinnym. Nie ma to tamta. Balbina jest rodzinną synką, ona nie akceptuje życia w związkach pozamałżeńskich. Jeszcze jest dziecko, nie? Rzucaj te ryby wszystkie, chłopie. Co byś tu kitrał swoim upozorzeniem? Czego ty masz w ogóle? Dlaczego mi się to przebija wiecznie tak do tyłu, to ja nie wiem. Dobra. Maja, jaka Ania? Ona mi się z Anią kojarzy od Damiana. A teraz jak jej powiedz dowcip? Może u niej, gdzie ona jest tutaj. Będę widziała lepiej. Widzicie, to mam gdzieś poprzestawiane tutaj te... O, tu jest domownicy. Nigdzie nie siadaj, chodź tutaj z Balbiną, dalej gadaj. Ja chcę, żebyście miały dobre relacje. Bo Balbina lubicie o wiele bardziej niż Bronkę. To ci muszę już powiedzieć na wstępie. Balbina Bronki nie lubiła. Po prostu i tyle. Bo Bronka była niezbyt przyjemną synką. I w sumie Balbina się i tak cieszy, że... Cyril jednak, no... W tę stronę poszedł, mimo wszystko. Chociaż no nie pochwala z grafikiem tak dalej, ale wiecie... No ogarnijcie się, dziewoje. Co to za minusy? Nie chcę żadnych minusów tutaj widzieć. O, biedna chora. Żadnych minusów. Proszę mi tutaj rachu ciachu i no już. Premia powiązania? Co ty jest? Aha, to było coś odjętego. Przedsiębiorstwa, które mówisz? Poplotkujesz ze mną, czy się obrazisz? No, poplotkuję. Plotkuję o Jessice. Chodź tutaj, kurczyno, co za baba. Ja chcę tutaj, żebyście miały dobre relacje. Cześć, się znam w Cysiku. A ty, nie masz co robić? Zajmij się bratem. Przytul, baw się. Łódko chodzić, jeszcze swojej córki nie możesz, to zajmij się bratem. Masz tyle wolnego, że naprawdę. Możesz spokojnie. Dobra, naklikam im tutaj, niech one jeszcze tutaj sobie natykują tych relacji. Tak, a my pójdziemy teraz do Sławka, który znowu żre. Który znowu żre, a brzuch rośnie. Już nie mam słów, zobaczcie. Jak on wygląda. A psy kto wykąpie? Lolitka ma się dobrze. Mam kradnie gazety, to Bronka. Ja bym się zastanawiał, co mam kradnie gazety, Bronka. Niech sobie też właśnie pokażę relacje tutaj fajnie. A ten ciągle myślę o tej Janinowe. Słuchajcie, kochani. Ciągle się zdradzi. Jak lat?
mam broń. Ja nic mam. Dobra, jedna i druga do kibla. Czy my mamy tą pokojówkę, czy jej nie mamy? Chyba nie mamy. Zadzwonię po usługi. Czekaj, najpierw zaraz pójdziesz do małej. Załóż. No pewnie, że nie mamy, ej. Czekaj, wszyscy chcą do niej lecieć. No weź, zachowaj resztki. Tak. Zachowaj te resztki. O, już śpiewam, bo właśnie. Odłóż, odłóż i odłóż. Gdy się kibel zepsuł. Więc weź sobie prysznic i go odetkaj. No, teraz powiem wam i jest co robić. Barbina nie uważa, że powinno się wysikać. Hanna, twoje dziecko płacze na górze. Zapomniałaś drogę? O, ona śpi, dlatego. Halo, śmierdziuszku, wstajemy. Śmierdziuszku. Weź ją i zmienimy jej pieluszki. Nie będzie nam tu śmierdzieć. W ogóle Jezus Maria, już ten odcinek tyle trwa, dziewczyny nawet ze szkoły nie wróciły. Widzicie, jak to jest, jak się ma taką dużą rodzinę, to po prostu czas tych Simsach leci dużo wolniej, a ten... Zmienię pieluszki. No czemu ją kładziesz na podłogę? Pod ją obejmę. Baw się w nią. A, no psy wykąpać mi się tak faktycznie. Wykąp nurę. Ale kochany, tutaj fajnie sobie radzisz z kratem, ale on już pada na tyś. Więc przytul go. Bo tutaj zaraz przyta baranina na górę. No ej, miałeś go wziąć. Halo. Weź go. Wiem, że śmierdzi, oni tutaj wszyscy rodzinnie mają, że nie lubią smrodu. Kogo żeś tam przeprowadziła? No nie, on jest... Aha, bo on go bierze, tak. Nie, wezmę. Odetkałeś kibel jeszcze? Co się tam stało? Dobra, nie wiem co to było. Jezus, już się wszyscy blokują. Dziewczyny, po kolei. Boże, wy znowu macie taką zabawę. Kto mi wywalił śmieci? Cyril, weź to posprzątaj. Chwile twoje. Tak? Czy już się popatrzyłeś na mój obrazek? O rany! Co wy tu wyprawiacie, ej? Nie. Weź go stąd, wyjmij. Sobie przypadają dziecko. Pobudka, kochana. Pobudka, bo to nie twoje łóżeczko. Tutaj. Bardzo proszę. Tak jak się nie dopilnuje, to tak niestety będzie. Co? Nie. Idź już. Mało mam tu ludzi? No halo, ogarnijcie się, ludzie. Halo. Halo. Człowiek. Nie. Wszyscy biorą. Wszyscy biorą kajtkę. Ose, oklem. Dobra, on go ma. Szybko. O rany. Widzicie? Mi to chyba wiecznie mało wrażeń. Zachciało mi się jeszcze powiększyć rodzinę. Yep, dad.
Dobra, talerzy. Talerzy. Ty potrzebujesz prysznic, to idziemy weź ten prysznic. I zostaw to dziecko. Ty idź sobie coś zjeść. Zakąpałaś się, ten drugi pies? Dobra. Wykąpane, jeszcze tylko została ta. O, jutro Kajsa ma urodziny, nice. Teraz wykąp... Teraz wykąp... Milkę. Ty sobie jesz, dobrze. Ty sobie robisz siusiu. I też sobie weź jakieś resztki. Ty bierzesz prysznic. Dzieci śpią, fajnie. I teraz weź sobie resztki. Ty musisz siusiu zrobić na mnie. Skorzystaj. I proszę cię, żebyś odrobiła lekcję. Jak tam Karolinka i twoje lekcje? Już prawie skończyłeś. Skończyłeś, tak? Dobrze. A masz dobre ocenki, to nie będzie to źle. Dobra. Co to za chłystek tu lata? Dobra, oni sobie tu jedzą. Ewalina? Będziesz... O, przeszli cię zepsuł. Chyba mnie to... Chyba nie, słowo mnie naprawia. Przyszedł mnie, przecież jest mechanikiem, to... Prysznic też na pewno umie naprawić. Jazda. Co pogłaszcz, a wykąp? O, fajnie, że wróciła do studia. Maja? Pewnie chciała, żeby je poczekała do snu, albo coś z tych rzeczy. Chodź sobie. Tutaj, Jezus Maria, Boże, pół godziny już nagram. Będziecie mieli dłuższy odcinek. Dłuższy odcinek, bo nie ogarniam wielkiej rodzinki, tak? Dobra, do spania. Koniec tego. Pora spać. Ty tutaj. Ty możesz sobie jeszcze wziąć prysznic. Tak. Barwinka. Barwinka jest trochę głodna. Też mogłaby coś zjeść. Wypompałaś tego psa? Pół na pół. Dobra. Potem się to jeszcze ogarnie. O, Sławomir już śpi. Sławomirowi to już nie trzeba nic mówić. Ja mu kazałam, to on sam potem wstanie. Muszę ci kazać, bo potem nie wstaniesz za wcześnie. Tak? Dziewczyny, ty kończysz lekcję. Ty sobie podnosisz rozrywkę. Ale już do łóżka. Gdzie jest twój pokój? Tutaj. Nie, to nie jest twój pokój. To jest pokój. Był pokój piany. Tu jest twój pokój. Nie pamiętam, które jest twoje łóżko. No trudno. Możesz sobie to obejrzeć przed snem i spać. Mój Boże, chyba ogarnęłam wszystko, moi drodzy. Tak? Wszystko ogarnięte. W takim razie kończę ten odcinek w końcu. Będzie trwał wieczność. Mam nadzieję, że mimo wszystko wam się podobało i się nie zanudziliście tutaj ze mną. Widzicie, dzieje się, dzieje się. Mam nadzieję, że podoba wam się mój nowy pomysł wprowadzenia Cyryla i jego dziewczyny na jakiś czas do nas. Przynajmniej dopóki nie usatkuję jego życia. No i cóż, dziękuję wam dzisiaj za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!